zdrowia, szczególnie dla wszystkich ludzi, którzy są skłonni prowadzić dialog, czyli rozmawiać jak cywilizowani ludzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No niestety ostatnie lata, szczególnie z platformami społecznymi, doprowadziły do tego, że nie potrafimy rozmawiać, nie potrafimy dyskutować, nie potrafimy wysłuchać co najmniej przeciwnego zdania. Każdy się okopuje we własnych rowach czy okopach wojskowych, przyjmuje postawę taką dosyć agresywną, no i nie stara się zrozumieć. Bardzo często ludzie powtarzają te same słowa, te same zdania. Problemem jest taki, że druga strona bardzo często rozumie słownictwo, rozumie zdanie i tak dalej, tylko nie zgadza się z samym konceptem, nie zgadza się z myślą, nie zgadza się z filozofią. I ludzie tego przestali rozumieć, co to znaczy rozumieć. No i teraz jest takie pytanie, czy Facebook pomógł w tym, żeby ludzie się rozdzielili jeszcze bardziej, czy YouTube pomógł, żeby ludzie się rozdzielili. No problem jest taki, że wszystkie ten i YouTube, i Facebook, no to chodzi o kasę, tak? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i dlaczego są te pieniądze? No pieniądze są wtedy, że jeżeli ludzie więcej oglądają, więcej spędzają czasu, no to więcej jest do zobaczenia reklam, no to wtedy reklamy są oglądane i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy ludzie spędzają więcej czasu? No spędzają więcej czasu, kiedy czytają to, co chcą usłyszeć. I zaczyna się to taka po prostu skrzynia, wielka, potężna skrzynia z echem. Cokolwiek oni nie powiedzą, to wróci do nich z powrotem. Co oni nie krzykną, to wraca z powrotem. No i to taka można powiedzieć scena polityczna, kiedy po prostu gada chłop do obrazu, a obraz ani razu, no bo nie ma dyskusji, nie ma dialogu. W Ameryce czym to się objawia? No w Ameryce najbardziej się objawia to na uczelniach, na wyższych, na uniwersytetach, w koledżach i tak dalej, bo ludzie się przyzwyczaili do tego, że do potakiwania i nawet nie zastanawiają się nad polityką samą w sobie, nad tą filozofią tych ludzi, którzy mają przeciwne zdanie. Oni po prostu są przekonani. No i najgorsze jest to, że powiedzmy tak jak Antifa, czyli faszyści, nazywają się antyfaszyści. No ale to są faszyści, którzy biegają z gazrurkami, z łańcuchami, zasłaniają twarze wszystkich tych, z którymi się nie zgadzają, chcą bić, zabijać. No kogo chcą zabijać? No i konserwatystów chcą zabijać, powiedzmy ludzi, którzy mówią Bóg, honor i ojczyzna. No Antifa, no to jest komunistyczna, czyli antyreligijna, antyrodzinna, antyuczciwa i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie poprzez, no oczywiście są też ekstremalna tam prawica, ale jednak prawica jako taka to jednak bardziej wierzy w demokrację, bardziej wierzy w rozmowę, bo jednak konserwatyzm no to jest nie tyle... Socjalizm to jest nie ekonomia. Socjalizm no to jest polityka. Socjalizm to jest jedna partia dla społeczeństwa, no bo social no to znaczy społeczny. To jest tłumaczą, że wszystko jest robione dla społeczeństwa. No tyle tylko, że zawsze się kończy tak, że jest jedna partia i partia rządzi. W
konserwatyzmie, no to jednak jest ten dialog. Ludzie starają się porozumieć, kto z kim może zarobić, kto z kim może zrobić jakiś interes, kto z kim może zrobić, żeby lepiej im się żyło. Wśród konserwatystów jest zasada taka, że w zasadzie no, chcą płacić jakieś tam podatki, no, ale nie jakieś potężne. Konserwatyści mówią, że ludzie w zasadzie mają prawo do zdobywania wynagrodzenia, wierzą w patenty, no a socjaliści, no niestety, socjaliści chcą rozmarować wszystko i powiedzieć, że całe społeczeństwo jest identyczne i że trzeba, że powiedzmy, bogaczy rujnować. No, tłumaczę to dosyć tak szeroko, no ale to sprowadza się wszystko do Facebooka, no i do YouTube, że to jednak te dwie platformy, one jednak wpychają lewicowych, po prostu karmią nieustannie tą papką, te algorytmy, które tam są im dawkowane, no to oni się wciągają w taką spiralę samozadowolenia, w spiralę niechęci. No i do tego jeszcze dochodzi to, że Facebook ogólnie jest socjalistyczny i większość tych ludzi, którzy pracuje w Facebooku, no to 99% no to głosowała na Obamę. 99% będzie głosowała na Bidena. 99% głosowało na Clintonową. Także cała ta platforma jest ogólnie rzecz biorąc lewacka i ona, wszyscy ci ludzie, którzy tam pracują, nawet nie myślą o tym, żeby był jakiś balans, żeby było jakieś zrównoważenie, żeby było wypośrodkowanie. Oni po prostu wierzą w głębi serca, że prawica, że konserwatyzm, że republikanie, no to po prostu jest ich wrogiem. No nie jest ich wrogiem, szczególnie, że to jest 50% populacji. No i te platformy robiły najróżniejsze, Facebook robił najróżniejsze badania, jak zmniejszyć ten podział. To już w 2020 teraz będzie bardzo ważne, no bo nadchodzą wybory w listopadzie. No i Facebook zaczyna się przygotowywać do tego dosyć ostro, żeby pokazać, że jest bezstronny. No, trudno będzie im to pokazać. Trudno będzie im pokazać tak samo jak ten filmik, który ja teraz nadaję. Statystyka spada, ilość godzin mojego kanału spada, ilość obejrzeń kanału spada, no bo po prostu nie jest promowany, nie jest polecany, nie jest dawany, jest dany na odstrzelenie, jest po prostu zdemonetyzowany już od ładnych parę miesięcy, odwołanie już jest około 2,5 miesiąca, demonetyzują, likwidowali filmy, które były kontrowersyjne, tak, także to wszystko te lewicowe działanie jest antykonserwatywne. Facebook, Zuckerberg i tak dalej, oni mówią, że nie mają tego podejścia antykonserwatywnego, no ale jednak to jest. Ameryka już rozchodziła się w zasadzie na lewicę i na prawicę, na socjalizm i na konserwatystów już gdzieś od 50-60 lat. To wszystko się nie zaczęło niedawno, to się zaczęło już od lat 20-30, kiedy szkoła frankfurcka, kiedy bardzo dużo ludzi zostało wyrzuconych z Niemiec za swoje, powiedzmy, pochodzenie czy pochodzenie rodziców, którzy chodzili do synagogi. Także dużo tych ludzi z Niemiec Hitler wygonił do Ameryki. No i oni przyszykowali te całe podstawy przejęcia komunistów, ten marsz przez instytucje. Później zaczęły się ta wolna miłość, dzieci, kwiaty, hipisi i tak dalej. No i to wszystko się przechodzi.
nowa technologia spowodowała, że ma większą kontrolę nad tym wszystkim, no i lewactwo po prostu zwycięstwa, lewactwo zwycięża. 60% Amerykanów jest przekonana, że te wielkie kompanie techniczne, społecznościowe, to jednak pomagają. No, wzbudzają to, że jest cały ten wielki rozkład. No, jedną z takich dziwecznych sytuacji to było w 2018 roku, kiedy Facebook przyznał się, że Cambridge Analytics, no to taka kompania, która politycznie wpływała na wybory. Oni tam mieli dostęp do 10-20 milionów kont ludzi z Facebooka, no i patrzyli się, co oni robią, co oni oglądają, czym są zainteresowani i tak dalej, no to były te informacje, które Facebook obiecywał, że nie będzie pokazywał, no ale jednak to wszystko było użyte do tego właśnie, żeby wycisnąć jak najwięcej na reklamy. Inna sprawa też jest to, jak użytkownicy są zaangażowani. Jak są zaangażowani, to nie tylko na Facebook, ale również na YouTube. Tyle, ile tam piszą tych komentarzy, ile lubią czy nie lubią, rozsyłanie. To wszystko się ma bardzo duże znaczenie. Część w tym czasie w Facebooku no starali się, zakładali najróżniejsze grupy, nazywali je ta wspólna ziemia, nazywali je najróżniej, ale to wszystko było odłożone na bok. Cały ten marketing, inżynierowie tam starali się nad tym pracować, no ale różne te grupy prawnicze i doradcze po prostu odpuszczały to, żeby nie robić problemu dla finansów. Dlatego, że te polityczne podzielenie dawało, no i cały czas daje pieniądze dla Facebooka. Jedno z takich rozwiązań to miało być, że jeżeli w jakichś grupach tam powiedzmy zaczną się za bardzo naparzać i to, no to z reguły jest grupa tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a najbardziej takie gorące głowy, no to są dwie czy trzy osoby, no to proponowali, że powiedzmy z tej grupy zrobić podgrupę na ten konkretny temat, no i wtedy te dwie czy trzy osoby najbardziej zaangażowane po prostu tam by się lały między sobą i nie miałoby to wpływu na całą resztę. I cały ten algorytm miał spowodować to, że ludzie również by wchodzili na jakieś inne tam grupy, nie tylko w tym konkretnym miejscu. No ale to oskarżenie od wielu ludzi było to, że Facebook nie będzie tak rósł, jakby mógł rosnąć. No jest smutno, jest smutno po prostu, że nie ma demokracji, że platformy opanowały duszę obydwu stron. Jest smutno, że jedna strona po prostu nie jest w stanie słuchać do drugiej i wytłumaczyć. No i niestety lewica no to jest bardziej taka naiwna. Nie patrzy się na to, co było próbowane i stara się odkryć nowe
pułapki na myszy, no ale niestety nowych pułapek na myszy nie da rady. Wszystkie te rozwiązania, które socjaliści proponują, no to były już sprawdzone raz, dwa, trzy, trzy czy piętnaście. No i z reguły one owocowały strasznymi tragediami całych narodów, całych państw i tak dalej. Konserwatyści mają to do siebie, że po prostu podchodzą konserwatywnie, no i wiedzą, co działa, co nie działa. No i to jest ta cała siła konserwatystów. Lewactwo zawsze ma idiotyczne idee, które zawsze niszczą narody. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.